Najlepsi uczniowie klas ósmych ze szkół gminy Niemodlin zostali nagrodzeni. Statuetki najlepsi z najlepszych przyznawane są co roku. Tym razem wydarzenie odbyło się w kameralnym składzie. Co roku były to takie bardzo duże uroczystości organizowane w Ośrodku Kultury. Na tej imprezie wyróżnialiśmy najlepszych absolwentów, najlepszych uczniów, którzy wykazali się swoimi niezwykłymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, jak i również w rozgrywkach sportowych. Karolina, Weronika, Miłosz i Mateusz to najlepsi uczniowie gminy Niemodlin. Gram w koszykówkę i zawsze jakoś wygrywamy województwo i jeździmy na Mistrzostwa Polskie przez ostatnie 3 lata. Ja próbowałam grać w siatkówkę z innymi dziewczynami z mojej klasy, również z młodszych. Byliśmy na różnych, znaczy na bardzo dużych konkursach i zdobywaliśmy najlepsze wyniki, najlepsze miejsce, pierwsze, puchary i tak dalej. W 6 klasie na Mistrzostwa Polski pojechaliśmy z Unii Hokeja. Jestem zadowolony, można tak powiedzieć. Ja trenuję tenisa stołowego. Ja bardzo bym chciała być mistrzynią Polski w tenisie i bardzo do tego dążę. Dumni rodzice, jak tylko mogą, wspierają swoje dzieci. Jestem dumna z sukcesów, jakie córka osiąga w nauce. To jest tak bardzo wyróżnienie, to jest taka duma, że córka tak dała radę jeszcze przez ten okres taki ciężki, bo to troszeczkę ciężko było, ale duma jest. Miniony rok szkolny z pewnością zostanie dobrze zapamiętany. Pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie szkół. Edukacja przeniosła się do internetu. Nowa sytuacja, z którą zderzyły się wszystkie te środowiska i w której trzeba było zdać egzamin. Bo jednak wcześniej nikt nie był przygotowywany do takiej pracy zdalnej, więc był to prawdziwy egzamin. Mam nadzieję, że zdali go wszyscy, że po prostu ta lekcja odpowiedzialności za własne uczenie się, ale też za nauczanie drugiego, została właściwie przeprowadzona. Gmina Niemodlin, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu szkół, zakupiła w ramach programu Zdalna Szkoła niezbędne do nauki tablety i komputery.